Uwaga, będzie grane! Telewizja warsztatowa. Minęła godzina 7. W studiu witają Państwa Joanna Jasińska i Jakub Krasucki. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym programie. W tym roku warsztaty terapii zajęciowej w Krośnie Odrzańskim obchodzą 20-lecie istnienia. 20 lat minęło, a jakby wczoraj było. My wciąż tacy sami, choć zmarszczek nam przybyło. No chyba tobie. Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału filmowego, który dla Was z tej okazji przygotowaliśmy. Zapytaliśmy uczestników WTZ, co im dają warsztaty i po co tu przychodzą. Zobaczcie sami. Zmarszczki, też coś. Uwaga, będzie karane! Co mi dają warsztaty? No, spędzamy ciekawy czas. Rozmawiam z koleżankami, z kolegami. Trochę się pośmieje. Zapominam o troskach dnia codziennego. O problemach. Warsztaty uczą mnie gotować obiady. Można tutaj się zaprzyjaźnić z uczestnikami. No, są różne fajne wycieczki. Można korzystać z komputerów, pisać, uczyć się, robić na PowerPointie robić różne rzeczy. No, oglądać filmy. Sprzątamy też. Co dalej? Pracę. Pracuję. Co jeszcze? Nie nudzę się w domu. Z kumplami się spotkuję, z kolegami, z koleżankami, z kadrą. Chciałem powiedzieć, że tyle to mi daje wszystko, że mogę pracować, mogę gotować, maluję, sprzątam. Podkrawa miłość. Ja chciałem powiedzieć, że mi tu czas chodzi na warsztatach i nie myślę o głupotach, tylko o pracy. Co mi dają warsztaty? Warsztaty mi dają dużo, że można się dużo ciekawych rzeczy nauczyć i poduczyć. Nie mam za co myśleć. Lubię chodzić na warsztaty. Co? Idź do tle. Co mi dają warsztaty? Sprawiają mi wielką radość. Wielką przyjemność do wstawania rano. Bo jakby tych warsztatów nie było, to by byłoby bardzo nudne życie. Nie sprzątam, nie zamiatam, nie wycieram drzawki. Nic nie robię. A jak wygląda typowy dzień na warsztatach? Łączymy się z naszym reporterem. Halo, Mietku. Mietku! Nam śmiało ciało! Na mnie to! Jak mało! Godzina 8 rano. Warsztaty terapii zajęciowej. Właśnie próg placówki przemierzyła grupa zombie. Wyraźnie czegoś się domagają. Czy skończy się to zamieszkami jako ostatnio? Lepiej ich nie drażnić. Chować się kto może! Kawa kawunia, tam się nam damy!
że nie piłam. Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty. A teraz koncert życzeń. Kochanym terapeutom życzymy, aby dali radę. Do emerytury jeszcze trochę. Dla was piosenka od wdzięcznych za każdy dzień uczestników warsztatów. Uwaga, będzie śpiewane! Siekiera, motyka, trzy granaty, jak ja kocham te warsztaty. Siekiera, motyka, łyżka, nóż. Kiedy urlop będzie już? Siekiera, motyka, mój kolego, zróbmy dziś to szalonego. Siekiera, motyka, światło, prąd. Może pójdźmy sobie stąd. Kiedy weekend, powiedz mi, wyśpię się za wszystkie dni. Siekiera, motyka, kolano, dochodzę do nas, ty maruno. Siekiera, motyka, kot i pies, przecież z nami fajnie jest. Szlifujemy, malujemy, wycinamy, gotujemy, wypychamy, wyszywamy, popiszemy, wszystko zjemy. Polepimy, poćwiczymy, posprzątamy, ubrudzimy, oszczędzamy, wydajemy, policzymy, pomyślimy. Pośpiewamy, wystąpimy, terapeutu dziś zerwimy, pomikamy, oglądamy. Proszę wszystkich na dywan. Najpiękniejsze wspomnienie związane z warsztatami? Chyba wycieczki zagraniczne. Co na ten temat sądzą uczestnicy WTZ? Zobaczmy. Halo, słychać coś? Mogę zadać pani kilka pytań? Proszę. Proszę bardzo. Jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie z warsztatów? Zawody, pracownie, terapeuci. Fajnie tu się pracuje, przebywa. Także fajnego chłopaka masz. Pamiętasz swój pierwszy dzień na warsztatach? A to było tak dawno. Ja już nie pamiętam. To aż tak dawno? No. Spotkałem fajną dziewczynę Magdalenę i tęsknię za nią do tej pory. I tutaj jest fajnie nauczyć się czegoś na komputerze? Czegoś... szlifować i tu jest fajnie, bo tu są fajne koleżanki, koledzy i jeszcze... A Daniel jest najfajniejszy. Tak. Moje wspomnienia z warsztatami, które najbardziej pamiętam, to jest wycieczka na biwak do Kościana, gdzie dopadła nas burza w nocy i wszystkie namioty mieliśmy zalane i wszystko było zalane. I musieliśmy suszyć namioty przez cały dzień. Od godziny 3 już nie spaliśmy, bo wody było do kostek na miotach. No. Raz potłukłem talerz. Myślałem. Ale co to było? To był rok 2002. Jak przyszedłem na warsztaty, to od razu miałem też obchodzenie swojej urodziny. Czy był tort? Były jeszcze szampan Topiko czy coś takiego, nie? No. To każdy dostał z was poczęstowanie ten właśnie Topiko, nie? Do picia. No.
A to co nie podłączone? No to wszystko jeszcze raz. Uwaga, będzie grane! Już? Fajnego fryca. No, lepiej jest. Nie wiem, nie? Świetnie. Wygląda.